Co jest najważniejsze na początku? Co to, żeby po prostu chyba nie wylano nas z tych studiów, bo to chyba jest najtrudniejsze. Na dworcu kolejowym rozmawiają studenci, to obok się słyszy: o, studenci, nie? Przez duże S oczywiście. Męczy się ten biedny ten student. No wcale właściwie tak nie jest, no bo ile my tu siedzimy? 2 tygodnie i na razie się nie przemęczamy zupełnie. Jeżeli się chodziło do szkoły średniej, to się słyszało, że nie wiadomo, co się dzieje w akademikach, że ludzie sobie chodzą, wychodzą, wszystko im wolno, że daleko ucieka się od domu. Tymczasem na przykład co tydzień mnie ciągnie cały czas do domu, przynajmniej żeby tych samych ludzi znowu spotkać, których kiedyś już się miało szczerze dosyć. Lejfiarz pyta się, gdzie panią zawieźć. Ja mówię, na Bohaterów 55. On mówi, pod akademik. Ja mówię, tak, pod akademik. Mówi, bo wie pani, mówi, teraz mówi, tak, mam takie częste kursy. Mówi, nocny i z powrotem, nocny i z powrotem. Mówi, i mogę zarobić na tym. Byli, łoboźmy są Polacy i musimy być skazem. Jak i się do pracy. Teraz syn kopa, uwaga. Jeżeli chodzi na przykład o mnie, to ja traktuję studia jako, no nie wiem, jakiś na razie przerywnik, za ten moment do zastanowienia się nad tym, co będę robił dalej, nie? Ale jeżeli chodzi o studiowanie się, no to już rzecz polega na tym, że no po prostu normalnie, jakaś wybiórcza po prostu nauka, to co chcę się nauczyć, to do czego mnie zmuszają, to uczę się mniej, ale to co chcę, no to uczę się lepiej. Tam było po prostu zadane. Trzeba było po prostu uczyć się z podręczników. Tu w tej chwili jest ganianie po bibliotekach. Przy wpisywaniu 30 rewersów dostaje się na przykład 2 książki, czy tam 3, no i to jest ganianie w ten sposób, nie? A jeżeli chodzi o inne aspekty nauki, no to przede wszystkim zupełnie inne podejście do studenta na wykładzie. Ostatnio na matematyce mieliśmy takie zajęcia, no mogliśmy naprawdę podyskutować trochę. No przede wszystkim większy luz. W tramwaju! Słyszy się takie rozmowy, wpada taka grupa pierwszych roczników, no to oczywiście widać, obok siedzą z innych roczników cicho, spokojnie, a tu oczywiście, my studenci, nie? Używają na przykład różnych skrótów, do których właściwie nie ma się prawa po tygodniu, jak na przykład kolasz, czy tam zalka, coś takiego, nie? W tej chwili spotkają kolegę i mówi w ten sposób, że słuchaj, no nareszcie możesz ze mną iść na imprezę, jesteś nareszcie studentem, nie? No, masz taką nobilitację do tego, żeby iść ze mną na imprezę, nie? On jest na prawie, no lubi takie rzeczy jak imprezy, jak. Po prostu bardzo towarzyski, no i opowiada mi, prawda? Ludzie zachowywali się zupełnie inaczej niż na przykład nauczeni na ulicy. Wtedy dostawali, no nie wiem, czy może bzika, czy jakiegoś po prostu większy luz. Zdawałem sobie sprawę z tego, że od pierwszego dnia, prawda, nie będę chodził na balangi, imprezy i tak dalej. No ale przy zderzeniu rzeczywistości to powiem, że nawet przez pierwszy semestr będę miał problemy z takim czasem, nie? Byli, łoboźmy jacy tacy. I musim być skacem, ja idzie do pracy. Jeszcze wszyscy ostatkiem sił. Dla mnie przede wszystkim te studia się tym objawiają, że jestem w akademiku. To jest dla mnie coś nowego całkiem, nie? Bo studia jak studia. Co prawda wyobrażałam sobie, że jest większa swoboda. Tu okazuje się, że trzeba chodzić na wykłady. Obecność jest sprawdzana. Dosyć dziwne, ale... Tak jest, niestety. Wiesz, ja na razie to tu widzę masę roboty. Nie wiadomo, w co ręce włożyć. Po 2 tygodniach nauki są kolokwia. Za tydzień mam kolokwium z matematyki, nie wiem, ale to chyba dziwne jest trochę. A przed nami większe cele, a przed nami nowy świat. Razem młodzi przyjaciele zbudujemy nowy ład. Ja z kolei, będąc w Gimplu, zawsze miałem respekt dla studentów. Myślałem sobie, że oni takie mają fajne życie, że mogą sobie na wszystko pozwolić, no ale rzeczywistość piszczy, rzeczywistość skrzeczy. Mi się wydaje, że na pierwszym roku więcej przykładają się do nauki niż teraz, ale z drugiej strony metoda nauki się zmieniła. No właśnie. Znamy więcej tych haczyków, jakby właśnie najbardziej ekonomicznie przetrwać te studia, znaczy giełda pytań, następnie trochę psychologicznych kruczków, to znaczy co pan lubi, co pan pyta najbardziej i tak dalej. To pozwala, że mniejszym wysiłkiem można prześliznąć się przez te sita egzaminacyjne, zaliczeniowe, komisyjne i różnego rodzaju kolokwia. Te czasy studiowania są piękne, a z drugiej strony
uważam je też za czas, który można by było w jakiś inny sposób wykorzystać, bardziej jakoś twórczo, płodnie niż wykorzystuję. Nie mam jeszcze problemów typu rodzina, typu zarabianie na życie, utrzymanie kogoś i dlatego mnie to cieszy. Ale niekiedy bywają takie chwile, że myślę sobie, lepiej by było mieć te problemy i już tak jakoś bardziej poważnie do tego życia podejść. Jak myślę, bardziej poważnie już. Kiedyś myślałem, że to można coś zrobić pięknego, a teraz myślę, jakby tu zarobić. No. Studia mnie zmusiły do tego, żeby właśnie zrewidować swoje postępowanie, swoje ideały. Do pracy, rodacy, do fabryk, do roli, już nowe się jutro wykuwa powoli. Chcę w tej chwili wiedzieć jak najwięcej. Człowiek powinien być tylko wtedy zadowolony z siebie, jeśli dużo wie. Jeśli po prostu jest w stanie coś na każdy temat powiedzieć, jeśli w żadnej dziedzinie nie jest laikiem. Jednak pozostaje pewien niesmak, że po pierwsze, nie można tych naszych studiów nazwać studiami w takim pełnym znaczeniu tego słowa. To znaczy, że człowiek po studiach powinien być naprawdę wykształcony i powinien być przydatny dla społeczeństwa w jakiś sposób, prawda? Po prostu on... Człowiek po skończeniu studiów po pierwsze za mało wie, a po drugie, jeśli nawet wie, to nawet to nie ma najmniejszych szans, żeby swoje wiadomości wykorzystać. Antidotum na to jest przedłużenie młodości o te co najmniej 5 lat, prawda? Pilim. We wszystko zwątpili. Studia zarzucili, bo perspektyw nie mieli. Także wojsko to w sumie nie jest tragedia. Tragedia przynajmniej dla mnie, jeśli chodzi o... Bo przede wszystkim ludzie się boją tego, że ktoś ich będzie gonił, no będą musieli wykonywać wiele zbędnych czynności, a ja uważam, że przede wszystkim to będzie solidna próba charakteru, przede wszystkim dlatego, żeby się nie dać ogłupić. No tak to bym nazwał po prostu. Ogłupić, no, żeby nie dać sobie wcisnąć różnych głupot i nie dać się zniszczyć moralnie przez to ciągłe podleganie różnym rygorom, bezsensownym rozkazom, salutowaniom. Mamo, ja będę żołnierzem, naucz mnie proszę zabijać, rozstrzelajmy talerze karabinami z kija. Czym się różni student pierwszego roku w tej chwili od ciebie? Różnica pokoleniowa. Słyszę przecież rozmowy na stołówce, czy na wydziale, jak na przykład dzisiaj. Ja się kręciłem u siebie, jakieś tam referaty dziewczyny miały pisać. Jedna mówiła do drugiej przerażona, ty słuchaj, co ja zrobię, no nie znalazłam materiałów i co to będzie. No ja napisałam ten referat, w sumie ponad 5 stron papieru kancelaryjnego, no ale nie skorzystałam z tego i z tego, co to będzie, no. Także no, my już tych dylematów nie mamy, prawda? Przynajmniej jak ja uważam, że coś jest bez sensu, to tego nie robię. Nie, na studiach się nauczyłem, oczywiście, że na studiach. Ja kiedyś byłem taki sam jak te dwie panienki, które dzisiaj spotkałem. Hej młody, do roboty, niebieskie ptaki do paki.